Zapewne przypomina Wam to scenę z fotobudki. I słusznie, dzisiaj pokażę Wam mój patent na inną, przepiękną, fotograficzną księgę gości. Fotobudki cieszą się ogromną popularnością wśród młodych par i nic dziwnego, bo pamiątka, którą zyskujecie dzięki takiej fotobudce, zostaje z Wami na lata. Jest mnóstwo rodzajów fotobudek, z czasem pojawiają się coraz nowsze technologicznie, coraz ładniejsze, jeśli chodzi o design. Możecie już teraz znaleźć fotobudki, które mają gify albo takie, które wyglądają jak eleganckie lustro. Wszystko jesteście w stanie idealnie dopasować do swojej uroczystości. Ale są zawsze jakieś minusiki. Na przykład jesteście ograniczeni ilością godzin, na którą wynajmujecie sobie fotobudkę, albo ilością zdjęć. A ja dzisiaj mam dla Was patent na fotobudkę marzeń. Taką, która nie ma żadnych ograniczeń, która jest łatwa do zrobienia, która jest tylko i wyłącznie Wasza, jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna. Podstawą do stworzenia fotograficznej księgi gości są oczywiście zdjęcia. No i do ich wykonania możecie potrzebować aparatu fotograficznego, ale w moim pomyśle jest naprawdę łatwo i intuicyjnie, czyli wykorzystujemy to, co każdy z nas ma – telefon komórkowy. Oprócz komórki potrzebne jest tło do zdjęć. Ja dzisiaj przygotowałam sobie przepiękną ściankę przy pomocy produktów, które możecie znaleźć u nas na Wedding Dream Shop. Kupujecie kilka rzeczy ze sobą, łączycie i powstaje taka oto ścianka w szybki i łatwy sposób. Jeżeli nie wyobrażacie sobie fotobudki bez tych różnych rekwizytów, tabliczek, szmerów, bajerów, również to wszystko jest u nas. Zostawię Wam potem w opisie listę produktów, które możecie znaleźć i spośród których możecie sobie wybierać. I będziemy potrzebować jeszcze drukarki, przy pomocy której wydrukujemy zdjęcia z naszego telefonu na tym super tle. I jest to drukarka Canon Selfie Square. Wiecie, że ja uwielbiam temat dekoracji, więc jeszcze chwilę chciałam z Wami pogadać o ściance. Przede wszystkim fajnie, żeby ta ścianka pasowała do miejsca, w które ją ustawiacie, żeby stylem grało, żeby kolorystycznie grało. Na szczęście, jeżeli chodzi o elementy do przygotowania takiej ścianki, to macie absolutnie ogromny wybór. Co Wam mogę podpowiedzieć? Świetnie sprawdzają się balony, bo one zawsze dają poczucie takiej przestrzeni, ale też wielkości. Ta ścianka robi się nagle duża. To jest w ogóle super. Balony są bardzo łatwe do napompowania, związania, ułożenia. To jest naprawdę wdzięczny materiał do pracy, więc nawet bez bycia zawodowcem sobie z tym absolutnie poradzicie. No i druga super rzecz, którą ja w dekoracjach właśnie szczególnie ślubnych, ale nawet w domu uwielbiam, to są LEDony. Słuchajcie, taki LEDon zamawiacie sobie z napisem, jaki chcecie i tak naprawdę większość LEDonów ma taką opcję, że może świecić na jaki kolor chcecie. Co więcej, możecie ten kolor sobie zmieniać, więc to jest też bardzo fajna rzecz, bo dzięki tej opcji kolorystycznej możecie idealnie tą ściankę ze sobą spasować. Ja oczywiście postawiłam na kolor biały, bo kocham białe światło i akurat taki prosty LEDon wydaje mi się być bardzo estetyczny, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na mojej ściance dużo się dzieje. Więc najważniejsze jest to, żebyście postawili na taką formę, która ładnie ze sobą się połączy. Jeżeli chodzi o tę moją fotograficzną księgę gości, to potrzebujecie telefonu, więc wiadomo, każdy to ma. Jeżeli zrobicie sobie foteczkę, no to musimy ją wydrukować. I teraz przechodzimy do sposobu drukowania. No więc kiedy już mamy zrobione fajne zdjęcie na ładnym tle, to wchodzimy sobie w aplikację Canon Selfie Photo Layout. Wybieramy zdjęcie, które ma zostać wydrukowane. Na które by się tu zdecydować? To może być jedyny problem. Które jest super? Niech będzie to. Wciskam OK. Teraz w ogóle super rzecz to jest możliwość dodawania w tej aplikacji różnego rodzaju napisów, ramek, stempelków, naklejek. Więc to nasze zdjęcie możemy jeszcze delikatnie umaić, zrobić nieco bardziej zabawne, kolorowe, w zależności od tego, co nam do głowy przyjdzie. Możemy dodać rameczkę w określonym przez nas kształcie. O, ja idę w coś różowego. No i co? Robimy print.
I w tym momencie mój telefon łączy się z drukarką za pomocą Wi-Fi, czyli to, co jest mega komfortowe, to że nie potrzebuję tutaj żadnych kabli ani przewodów. Warto pamiętać o tym, żeby drukarka wcześniej oczywiście była naładowana. Robimy to przy pomocy kabelka USB. No i patrzcie, już w tej chwili się drukuje. To zajmuje dosłownie moment. Zdjęcie wychodzi w kształcie kwadratowym, drukuje się na papierze naklejkowym. Zostawiona jest właśnie taka rameczka, na której możecie jeszcze coś właśnie napisać, jeżeli macie ochotę. Natomiast całość jest bardzo prosta i intuicyjna. Ale fajnie, że tą ramkę dałam. Ta-da! To ja! I do ukończenia mojej fotograficznej księgi gości brakuje mi jedynie księgi. Ale takie właśnie książki również znajdziecie u nas na Wedding Dream Shop. Wystarczy piękny album, do którego sobie wklejacie zdjęcia. Fajnie, jeżeli jeszcze dla swoich gości przygotujecie właśnie różnego rodzaju mazaki, markery, pisaczki, żeby można było przepięknie przygotować stronę dla Was od tych gości. Super, jeżeli na tej stronie znajdzie się Wasze zdjęcie, ale również to jest idealna przestrzeń do złożenia Wam życzeń. Jak zdecydujecie się na zakup takiej drukarki od Canona, która występuje w 4 kolorach, więc też macie super wybór, biała, czarna, ta pudrowo-różowa i turkusowa, to ogromnym plusem jest to, że ten sprzęt zostaje z Wami na zawsze. Dzięki temu możecie korzystać z tej drukarki w różnych ważnych dla Was momentach i tworzyć takie wyjątkowe księgi fotograficzne z różnych chwil, imprez i uroczystości. I jeszcze powinniście wiedzieć o tym, że do końca sierpnia ten model drukarki od Canona objęty jest promocją w ofercie cashback, więc zostawię Wam tutaj linka do strony, na której możecie znaleźć więcej informacji na ten temat. I jeszcze mam wiadomość dla tych z Was, którzy cenią sobie zdjęcia naprawdę bardzo wysokiej jakości. Marka Canon słynie ze swoich aparatów fotograficznych, które zadowolą najbardziej wymagających, profesjonalnych fotografów, ale również, które są bardzo intuicyjne i łatwe w obsłudze dla totalnych amatorów. Poznaliście właśnie mój patent na fotobudkę. Jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów. Koniecznie podzielcie się nimi, chciałabym zobaczyć szczególnie Wasze ścianki. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!